Funkcja przewodniczącego Rady Europejskiej jest raczej formalna, to jest zwoływanie posiedzeń Rady i tak dalej. Można być kimś takim jak pan Herman Van Rompuy, którego pewien poseł nazwał prawda, mokrym mopem. Można to pełnić w sposób bardziej godny. No ja jestem wrogiem Unii Europejskiej, więc mam nadzieję, że pan Donald Tusk doprowadzi Unię Europejską do takiego stanu, do jakiego doprowadził Polskę, czyli zostawi ją skłóconą, niezdolną, zresztą ona już jest skłócona, niezdolna do żadnego działania. Natomiast co do postulatu, żeby dokonać anschlussu do eurozony. Jak wiadomo, jestem przeciwny. Wszystkie badania wskazują, że nawet w Unii Europejskiej kraje, które nie należą do eurozony, mają się lepiej niż kraje, które do niej należą. Przypominam, że Czarnogóra, która w ogóle nie należy do Unii Europejskiej, wprowadziła euro. Wprowadzenie euro nie jest żadnym problemem. Nie wiem, ile teraz kosztuje euro, powiedzmy sobie 4,20 zł. Wystarczy wziąć po 4,20 zł, włożyć do koperty, zakleić, napisać na tym 1 euro i już będziemy mieli wprowadzoną walutę euro. To jest naprawdę żaden problem. Chodzi o co innego. Chodzi o pewne restrykcje związane z walutą euro, prawda? I dlatego jestem przeciwnikiem wejścia do strefy euro. Ona powoduje mniej elastyczności. Poza tym jest jeszcze jedna sprawa, bardzo istotna. Mianowicie, jeżeli mamy własną walutę, to na to, żeby można było więcej do Polski zaimportować, trzeba tyle samo wyeksportować, no bo skąd weźmiemy pieniądze? Musimy sprowadzić euro, żeby to kupić za granicę. Za złotówki nie kupimy za granicę. Natomiast chwilę, kiedy prowadzimy euro, ten moment znika, prawda? Ten moment znika i zawirowania na światowych rynkach mogą bardzo o wiele łatwiej wpływać na gospodarkę polską, co nie jest korzystne.